Lekcja pod tytułem Pole równoległoboku. Popatrz, oto mamy równoległobok. A obok tego równoległoboku narysuję sobie o człowieczka. Proszę bardzo, o, muszę go dobrze dopasować. To jest człowieczek. Czy potrafimy zmierzyć jego wysokość? Oczywiście, no zmierzymy od czubka głowy do dołu. O i to. Ten odcinek, a krzywo mi się narysował, zaraz go ładnie narysujemy. O, ten odcinek to jest wysokość tego człowieczka, prawda? Tak jak możemy mierzyć sobie wysokość ludzi, domów, kotów, samochodów i tak dalej, tak samo możemy mierzyć wysokość figur. Między innymi równoległoboku. Co to będzie wysokość? Popatrz, narysuję Ci przykłady wysokości. To jest wysokość. To jest wysokość, to jest wysokość, to jest wysokość. Dziwne, prawda? Tutaj narysowałem, ale narysowałem tą wysokość. Dokładnie, ona się kończy tam, gdzie jest przedłużenie tego dolnego boku. Te wszystkie cztery odcinki, te czerwone, to są wysokości. To wszystko, o, to wszystko to są wysokości. Wysokość. Natomiast ten bok, na który one opadają, to jest podstawa. Podstawa. Super. Ale uwaga, i z tym się czasami uczniowie mylą lub męczą. Ja mogę ten nasz równoległobok, mogę sobie przechylić głowę i popatrzeć na niego o w ten sposób. Więc nie będziemy przechylali głowy, tylko ja przechylę równoległobok. O. I teraz narysuję kilka innych wysokości. To jest wysokość. I to jest wysokość. I to jest wysokość. To też są wysokości. A wtedy ten bok, ten u dołu, jest podstawą. Dziwne, prawda? Tak naprawdę to zależy po prostu od punktu widzenia. Czy patrzymy na wprost naszego równoległoboku, czy też przechylamy głowę. To zależy, skąd tą wysokość poprowadzić. To jest troszkę inaczej niż w wypadku ludzi. Człowiek ma zawsze jedną wysokość. Przy figurach pamiętaj, że zawsze można ją obrócić. Tylko zwróć uwagę, że jeżeli naszą podstawą był ten długi bok, to wysokości były krótsze. Jeżeli bok krótszy, to wysokości dłuższe. Na razie tylko tyle. Teraz musimy się nauczyć rysować wysokości. Każdy z tych odcinków, które tu narysowałem na czerwono, ważne jest, że jest prostopadły do tej podstawy. On jest prostopadły. Wszędzie tutaj jest prostopadły do podstawy. To jest istotne. Bo gdyby nie był prostopadły, bym narysował na przykład o taki odcinek, o zamiast tego tylko narysował taki. No to jasne, że ten fioletowy jest dłuższy od czerwonego. A wysokość to musi być najkrótszy z możliwych odcinków łączący górną z dolną krawędzią. Super. Skoro ma być prostopadły, no to teraz pytanie, jak rysować wysokości? No, trzeba się posłużyć ekiereczką. Co prawda, rysowałem na tej poprzedniej stronie te wysokości, jak widzisz, w różnych miejscach, ale przyjęło się, że wysokości zawsze wychodzą z wierzchołka. Więc, jeżeli umawiamy się tak, że ten bok jest podstawą, to jest podstawa, to znaczy, że wysokość musi wychodzić albo z tego wierzchołka, albo z tego wierzchołka. Obojętnie z którego. Obie będą tej samej długości. Z tego wierzchołka nasza wysokość upadnie bezpośrednio na podstawę, a z tego wierzchołka upadnie na przedłużenie tejże podstawy. Można sobie zawsze to przedłużenie narysować. Proszę bardzo, jest. No i pamiętamy, wysokość ma być pod kątem prostym, dlatego używamy ekierki. W jaki sposób? O, ustawiamy ją tak. Opieramy sobie naszą ekierkę ładnie na podstawie. O, jedno ramię ekierki jest dokładnie zgodnie z podstawą. Natomiast to prostopadłe ramię ekierki jest tak ustawione, żeby ładnie dotykało wierzchołka. I dopiero w tym momencie możemy rysować wysokość. Już ją rysuję.
Proszę bardzo. Oj, może nie tym kolorem. Już będę konsekwentny, będę ją rysował na czerwono. Tą naszą wysokość jest. Wysokość gotowa. Proszę bardzo. Możemy narysować wysokość wychodzącą z tego drugiego wierzchołka. Narysujmy. Ops. I gotowe. Wypada jeszcze zaznaczyć, koniecznie, że tu jest kąt prosty. Po narysowaniu wysokości jednej i drugiej, jak zmierzysz, okaże, że są identyczne. Muszą być identyczne i zawsze są. To jest wysokości. O! A to jest podstawa. Zawsze wysokość z podstawą stanowi parę. Dlaczego? Bo wysokość opada na konkretny bok, bądź jego przedłużenie. Więc wysokość i podstawa to jest takie małżeństwo. Zawsze wysokość, jak mówisz, o, to jest moja wysokość, to ktoś mówi, a, to znaczy, że to jest twoja podstawa. Ten bok nie może być podstawą dla tej czerwonej wysokości, nigdy w życiu. No ale, jeżeli ten sam, bo zauważ, ten sam mam, równoległobok sobie obrócę, a ty obrócisz zeszyt na przykład, bo to, co ja tu robię na ekranie, ty możesz obrócić zeszyt, no to teraz powiem tak, ok, długi bok już był podstawą, a teraz chcę, żeby krótki bok był podstawą. Podstawa. To w takim razie wysokości będą wychodziły z wierzchołków o tych dwóch, bo zawsze wychodzą z wierzchołków naprzeciwko podstawy. No to super, no to bierzemy ekierkę i rysujemy wysokości. Nie ma problemu. Opieramy tak samo na podstawie. Tym razem podstawą jest ten drugi bok. No, ładnie. Oparta na podstawie jest ekiereczka, a teraz drugi bok dokładnie przecina wierzchołek, z którego narysujemy teraz wysokość. I już rysujemy sobie wysokość. Gotowe. Wysokość gotowa. Chcemy z tego drugiego? No, jeśli chcemy z tego drugiego wierzchołka, to trzeba przedłużyć podstawę, żeby dokładnie było wiadomo, gdzie ma się ta wysokość skończyć, bo ona nie może być sobie aż do dołu kartki. Musi się zacząć w konkretnym wierzchołku, już wiemy w którym, no w tym, ale musi się też i skończyć. Musi się skończyć na podstawie. A jeżeli ta podstawa to jest tak naprawdę przedłużenie podstawy, no to trzeba to przedłużenie sobie narysować. O, gotowe. I teraz możemy narysować już wysokość. Bęc. Ach, trochę mi krzywawo wyszło. Jeszcze raz to zrobię, żeby już było absolutnie ślicznie. Teraz już chyba jest absolutnie ślicznie. Zabieramy kierkę. Jeszcze dorysujemy tylko o znaczek, że tu jest kąt prosty. I to już są wysokości. Czerwone wysokości. Wysokość. To jest wysokość i to jest wysokość, a to jest ich podstawa. Ta wysokość jest małżeństwem z tą podstawą, a te wysokości z tą podstawą. Tak rysujemy, za pomocą ekierki. A po co to nam było, skoro temat tej lekcji to jest pole równoległoboku. A, no niestety jest potrzebne, no bo teraz właśnie dowiemy się, jak obliczyć pole równoległoboku. Jak już umiemy narysować wysokość, no bo to jest wysokość, oznaczmy ją sobie literką H, jak henio. I mamy równoległobok i wiemy, która jest podstawa małżeństwem z tą wysokością. Oto jest ta podstawa. Nazwijmy ją sobie A. To wtedy pole prostokąta oblicza się następującym wzorem. Mnoży się wysokość razy podstawa, czyli długość wysokości razy długość podstawy. I to jest wzór na pole równoległoboku. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, która wysokość z którą podstawą jest, można powiedzieć, tym małżeństwem, jak ja powiedziałem. Bo jak obrócimy sobie, weźmiemy już ten obrócony równoległobok, to wtedy ten wzór PH razy A będzie dotyczył O. To będzie wysokość, a to będzie podstawa. Uwaga, mierzymy tylko odtąd dotąd. To, że jest przedłużenie, to jest tylko potrzebne do rysowania wysokości, ale nie mierzy się przedłużenia. Tu też będzie oczywiście A razy H, czy jak wolisz H razy A, kolejność mnożenia nie ma znaczenia, tylko w tym wypadku wysokość będzie miała taką długość, podstawa taką.
Dlatego trzeba wiedzieć, którą parę biorę, wysokość, podstawa. I teraz najśmieszniejsze. Którą parę byś nie wziął i policzył, powiedzmy, tą wysokość pomnożył przez tą podstawę. A później obrócisz sobie i dla figla policzysz tą wysokość razy tą podstawę. Za każdym razem wyjdzie ci tyle samo, no bo to przecież jest ten sam równoległobok. Więc widzisz, masz dowolność. Możesz zawsze wybrać sobie, którą bierzesz parę, którą wysokość, którą podstawą. Którą byś nie wziął, zawsze obliczysz prawidłowo pole równoległoboku. To jest miłe, prawda? A teraz jeszcze ci wytłumaczę, skąd taki dziwny wzór. Zaraz zobaczysz. Tylko tutaj wykonam pewną sztuczkę. Popatrz. Ten trójkącik, o ten, zamarzę go. Jeżeli byśmy wycięli, a ja go proszę bardzo wycinam, mam na ekranie takie możliwości, wycinam go, ciach, 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 ciach. I dokleili z drugiej strony, a proszę bardzo, ja go doklejam, tylko innym kolorem, żeby było wyraźnie widać, co się dzieje. O, doklejam, to jest dokładnie ten trójkącik. To popatrz, co nam powstało, prostokąt, ładny prostokąt nam powstał. A wzór na pole prostokąta to jest bok razy bok. Tajemnica, prawda, została rozwiana. Skąd jest ten wzór H razy A? Bo tak naprawdę, pamiętasz, jak była lekcja o prostokątach i rysowałem i o równoległobokach, o tu narysuję równoległobok, a tutaj prostokąt, to czasami mówiłem coś takiego, że niektórzy uczniowie mówią, że równoległobok to jest kopnięty o w to miejsce i tak w związku z tym zwichnięty trochę prostokąt, że jak kopnąć prostokąt tu u góry, to powstanie równoległobok. No a wzór na pole prostokąta to jest bok razy bok, A razy B. Stąd, jeżeli sobie przyjmiemy, zobacz, że to jest taki wyprostowane, to już mamy tutaj wyjaśnienie, skąd wzór na pole równoległoboku jest A razy H. No i ten wzór oczywiście trzeba zapamiętać. Wytłumaczyłem, skąd on się wziął, a teraz poćwiczymy sobie wykorzystanie tego wzoru. Proszę bardzo. Najprostszy typ zadania. Oblicz pola równoległoboków. No i tutaj mamy podane, co? Wysokość. Pamiętamy, że wysokość to ma być H, i to jest nasze H, razy podstawa A. To będzie wzór. Podstawa jest tu u dołu. A nie mamy podane, jaka jest długość. Ale zauważ, że tutaj mamy podane, jaka jest długość, a w równoległoboku przeciwległe boki mają tą samą długość. Więc skoro ten u góry ma 20, to ten u dołu też ma 20. I wszystko jasne. H razy A to jest 10 cm razy 20 cm. Czyli 10 razy 20 to jest 200. Centymetr razy centymetr to jest centymetr do kwadratu, czyli tak zwany centymetr kwadratowy. Drugi przypadek, no tu już mamy porządnie, to jest nasze H, no a to jest nasze A. I wzór na pole to jest H, 8 decymetrów, razy A, 4 decymetry. Liczymy, 8 razy 4 to jest 32, decymetr razy decymetr, decymetry kwadratowe. Najprostszy typ zadania, kiedy wszystko było tak naprawdę wiadomo. Trudniejszy może być taki. Zmierz odpowiednie wymiary i oblicz pole równoległoboku. Czyli jest rysunek, ale trzeba pomierzyć se samemu. No to przede wszystkim trzeba wziąć siekierkę i narysować wysokość. Albo nawet jeszcze, musimy się zdecydować, co tu będzie naszą podstawą, czy ten dłuższy bok, czy ten krótszy. Wygodniej zazwyczaj jest ten, który jest u dołu, bo nie trzeba będzie głowy przekręcać, więc to będzie podstawa A. Oto. No to weźmy sobie w takim razie linijkę i zmierzmy, jaka jest długość tej podstawy. Ja też mierzę na ekranie. O, wyszło mi dokładnie 7 cm. 7 cm. Skoro to jest podstawa, no to teraz wierzchołek przeciwległy to jest ten i stąd trzeba narysować teraz szanowną wysokość. Oczywiście trzeba by wziąć siekierkę, już pozwól, że ja to zrobię odręcznie. O. I teraz mamy wysokość, ty to zrób ekierką porządnie u siebie w zeszycie. No i teraz to jest nasza H i mierzymy jej wysokość. Ja też przykładam linijkę do ekranu
i wychodzi, że to jest 4 centymetry. Jak już mamy i wysokość, i jej podstawę, czyli małżeństwo, to możemy sobie liczyć A razy H, czyli 7 cm razy 4 cm, 7 razy 4 to jest 28, centymetr razy centymetr, centymetr do kwadratu, czyli 28 cm do kwadratu. To był drugi typ zadania, gdzie musieliśmy sobie pomierzyć wszystko i na dodatek jeszcze wybrać, co ma być podstawą, no to w takim razie i wierzchołek, narysować wysokość i dopiero pomierzyć i zastosować wzór. Trochę było trudniej. Czasami bywają jeszcze takie, powiedziałbym, najtrudniejsze zadania. O, coś takiego. Oblicz pole poniższej figury. No i widzimy takiego dziwolonga. Cóż to nam przypomina, Bóg raczy wiedzieć. Ale podobne zadanie zdarzyło się i omawiałem je na lekcjach z prostokątami, przy lekcji pole prostokątów i kwadratów. I tam proponowałem, że jak masz takiego dziwolonga, to podziel go sobie na kilka mniejszych figur, które już ci są znane. Przyjrzyj się, czy tutaj gdzieś widzisz równoległoboki. No, widać czy nie widać? Popatrz, jak zrobię coś takiego, ups, niezbyt może dokładnie, będę się starał być dokładny jak tylko się da. O i o. To już widać równoległoboki? Pierwszy, drugi, trzeci. Oczywiście ty możesz sobie wymyślić jeszcze inne podziały. Tu można było kreskę narysować jedną, a tu narysować drugą. I też mielibyśmy pierwszy.